Pierwsza księga Samuela, rozdział 13. Saul miał 50 lat, gdy został królem, i 22 lata panował nad Izraelem. Saul wybrał sobie 3000 mężów z Izraela. 2000 było z Saulem w Michmas i na pogórzu Betelu, a 1000 było z Jonatanem w Gibei Beniaminowej. Resztę ludu zaś odprawił do domów. Po zwycięstwie nad Amonitami Saul rozpuścił większość wojowników do domu, pozostawił przy sobie 3000 stałego wojska, 2000 wojowników dowodził sam, a 1000 dał swojemu synowi Jonatanowi. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Gibei. Toteż gdy Filistyńczycy usłyszeli o tym, że Hebrajczycy się zbuntowali, a Saul kazał trąbić po całym kraju i cały Izrael usłyszał tę wieść, że Saul kazał pobić załogę filistyńską oraz że Izrael stał się obmierzłym dla Filistyńczyków, lud podążył na zew Saula za nim do Gilgal. Wojnę z Filistyńczykami zaczął Beniamin. Był synem Saula, był młodszy i bardziej zapalczywy. Saul pewnie nie chciałby, żeby ta wojna już się zaczęła, ale było już za późno, dlatego zwołał cały naród i zaczął przygotowania do wojny. Filistyńczycy także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem. 30 tysięcy wozów wojennych, 6 tysięcy jezdnych, a ludu takie mnóstwo jak piasku nad brzegiem morza. Ruszyli więc i stanęli obozem pod Michmas, na wschód od Bet-Awen. Filistyńczycy zebrali ogromne siły. Na każdym wozie wojennym musiało być przynajmniej dwóch wojowników. Jeden woźnica i jeden łucznik. A być może były takie wozy, które mieściły więcej niż jednego łucznika. Także same załogi tych wozów to było około 60 tysięcy wojowników. Było 6 tysięcy jezdnych, a wojowników pieszych musiało być znacznie więcej. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach, i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach. A znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilead. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. Na początku Izrael posłuchał swojego króla i zebrał się w Gilgal, ale kiedy się zorientowali, jaka siła stoi przeciwko nim, to większość uciekła. Część poukrywała się w jamach, część przeprawiła się na drugą stronę Jordanu, licząc, że tam wrogowie ich nie będą ścigać. A ci, którzy zostali z Saulem, byli przerażeni tym, co ich czeka. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. Przed rozpoczęciem wojny należało złożyć Bogu ofiarę i tę ofiarę powinien złożyć Samuel, ale Samuel nie nadchodził i coraz więcej wojowników opuszczało Saula, ponieważ widzieli, że wrogów jest wielu, a nie ma kogoś, kto by mógł zjednać przychylność Boga. W końcu Saul zdecydował się samemu złożyć ofiarę. A gdy skończył ją składać, Samuel właśnie przyszedł, także wystarczyło poczekać jeszcze tylko trochę i ofiara złożona by została tak, jak Bóg sobie tego życzył. I zapytał Samuel: co uczyniłeś? A Saul rzekł: gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki.
lecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Saul był poddany próbie. Chodziło o to, żeby się okazało, czy będzie słuchał Boga bez względu na okoliczności, czy będzie się kierował okolicznościami. Wybrał to, co mu dyktował jego własny rozum, a nie to, co było wolą Boga. I Samuel powiedział mu, że właśnie dlatego, że Bóg i jego słowo nie jest dla niego najważniejsze, nie utrzyma się przy władzy. Bóg przeznaczy kogoś innego na króla Izraela. I ruszył Samuel i odszedł z Gilgal swoją drogą do Gibei Beniaminowej, a reszta ludu poszła za Saulem, aby się spotkać z wojownikami. I doszli z Gilgal do Gibei Beniaminowej, a Saul dokonał przeglądu ludu, który się znalazł przy nim w liczbie około 600 mężów. Saul miał do dyspozycji tylko 600 wojowników. Przeciwko niemu były dziesiątki tysięcy Filistyńczyków. A Saul i Jonatan, jego syn i zastęp, który się znalazł przy nich, mieszkali w Gibei Beniaminowej. Filistyńczycy zaś stanęli obozem w Michmas. Wtedy wyruszyli z obozu filistyńskiego łupieżcy w trzech chówcach. Jeden chówiec skierował się w stronę Ofry ku krainie Szual, drugi chówiec skierował się w stronę Bet-Horon, a trzeci chówiec skierował się w stronę Geby, zwróconej ku dolinie Hien, w stronę pustyni. Filistyńczycy podzielili swoje wojska na trzy oddziały i ruszyli, aby spustoszyć Izrael. A Saul ze swoimi 600 wojownikami nie mógł ich zatrzymać. A w całej ziemi izraelskiej nie można było znaleźć kowala, gdyż Filistyńczycy uważali, że Hebrajczycy mogliby sobie sporządzić miecze lub oszczepy. Więc cały Izrael chodził do Filistyńczyków, jeśli chcieli sobie naostrzyć swój lemierz czy motykę, czy siekierę, czy oścień, gdyż naprawa wyszczerbionych ostrzy, lemieszów i motyk, i trójzębnych wideł, i siekier, i nasadzanie ościeni na drągi u nich było tylko możliwe. Toteż czasu wojny nie było ani miecza, ani oszczepu w ręku całego zastępu, który był z Saulem i Jonatanem. Tylko Saul i Jonatan, jego syn, mieli je. A jeden oddział filistyński ruszył ku przełęczy Michmas. Filistyni zadbali o to, żeby Żydzi nie mogli z nimi walczyć. Tylko kowale filistyńscy potrafili wytwarzać i naprawiać narzędzia ze stali, także ten zastęp izraelski był nie tylko maleńki w porównaniu z wojskami filistyńskimi, ale właściwie niemal bezbronny. Tylko Saul i jego syn mieli stalowe miecze, także nie było właściwie czym walczyć. I jeden oddział filistyński skierował się w ich stronę. Wysyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud. Niezrozumienie, kwiny i odmowy posyłam was przydawać do mych wrzód. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was się. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was się. Posyłam was obarczyć ciężkie rany, pomagać słabym ich ciężary nieść, pocieszać smutnych wspomnień zapomnianych. Posyłam was radosną głosić wieść. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was się. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was się. Posyłam was na krańce tego świata,
niech samotności serce nieraz pcha. Opuścić ojca, matkę oraz brata, posyłam was na drogi mojej szlak. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę. Posyłam was do serca wiści twardych, do oczu ślepych, zaciśniętych rąk, gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. Posyłam was na całej ziemi krąg. Tak jak ojciec mój posłał mnie,